Jest akt oskarżenia wobec 26 osób za wyłudzenie podatku VAT w związku z pozorowanym obrotem złotem. Sprawa dotyczy przedsiębiorstwa z Lublina. Oskarżonym, jak poinformowała prokuratura krajowa, zarzuca się popełnienie łącznie 172 czynów, w tym kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów, wyłudzenia podatku VAT wielkiej wartości, prania brudnych pieniędzy pochodzących z wyłudzeń oraz licznych przestępstw karno-skarbowych związanych z uszczuplaniem należności podatkowych. Według ustaleń śledczych od stycznia 2014 roku do lutego 2015 przedsiębiorca z branży jubilerskiej w Lublinie zaewidencjonował w księgowości swojej firmy łącznie 112 faktur o łącznej wartości brutto ponad 54 milionów złotych. Przedmiotowe transakcje były fikcyjne a wystawione faktury puste. Firma dokonała także sprzedaży złota lub srebra na rzecz podmiotu z Belgii. Z tytułu tych transakcji podmiot gospodarczy wystawił łącznie 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0%. Proceder ten służył oskarżonym do nierzetelnego rozliczania podatku VAT, czyli uzyskania jego zwrotu. Ponadto ustalenia śledczych wskazują, iż działalność lubelskiego przedsiębiorcy wpisywała się w mechanizm tzw. karuzeli podatkowej, w której działało oprócz niego jeszcze kilkanaście firm z terenu całego kraju. Część osób została tymczasowo aresztowana, a wobec pozostałych zastosowano środki w postaci poręczeń majątkowych, dozorów policji i zakazów opuszczania kraju. Dokonano także zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanych o łącznej wartości ponad 5,5 miliona złotych.